Hej, witajcie. Środa. 2 dni nam zostały jeszcze robocze w tym tygodniu. Chociaż, kurde, biorąc pod uwagę ilość pomysłów, jaka mi siedzi w głowie, to myślę, że ta praca się nie skończy tak naprawdę w czwartek. Ale o czymś innym. Dzisiaj tak troszkę luźniej. Zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Jak gdyby siedząc już tyle czasu w domu, no wiadomo, że pewne rzeczy się nudzą. To naturalne jest, jak gdyby. To znaczy, no pewne rzeczy jak gdyby gdzieś już nie są tak interesujące, bo zrobiliśmy je z racji tego, że było dużo czasu, żeby się nimi zająć. No i teraz zaczynamy szukać pewnych rzeczy. I u mnie to się objawia chyba tym, że gdzieś zaczynam wracać do pewnych elementów, które zawsze mi się podobały. Odświeżać je sobie, nie wiem, czasami wygląda to, że czytam książkę, którą już kiedyś przeczytałem, albo oglądam coś, co kiedyś oglądałem. I zauważyłem, że takim elementem, który przewija się u mnie stosunkowo często, ostatnimi czasy, jest zapis występu Live Aid na koncercie Live Aid zespołu Queen. Jak gdyby wzięło mi się to od kiedy obejrzałem Bohemian Rhapsody, film po raz pierwszy. Teraz już go obejrzałem chyba 4 albo 5 razy, bo nie wiem, jest coś magicznego w tym filmie i chyba w postaci w ogóle Freddiego Mercurego. Przepraszam, aktora, który go odgra, jak gdyby, który wciela się w niego w tym filmie, nie pamiętam jego nazwiska, przepraszam, ale fantastycznie zagrane moim zdaniem. Natomiast jak gdyby pójściem krok dalej, bo właśnie to, że odgrzebałem sobie na YouTubie zapis tego koncertu, najpierw na Spotify, przepraszam, przesłuchałem, a potem zobaczyłem to jeszcze, że jest jak gdyby nagranie na żywo. I mówię to o tym, bo nie przestaje mnie fascynować ten niesamowity kontakt z publicznością, ta energia, to coś magicznego, co się dzieje pomiędzy zespołem, liderem tego zespołu, charyzmatyczną postacią, a dziesiątkami tysięcy ludzi, którzy to oglądają. I powiem szczerze, że nigdy nie byłem na tego typu koncercie, jakoś się nie złożyło, nigdy nie byłem zainteresowany, żeby to zrobić, nie wiem. A te, na które próbowałem się dostać, nigdy nie udało kupić mi się biletu. Nie udało kupić mi się biletu, mam nadzieję, że dobrze to powiedziałem. Także nigdy nie miałem okazji zobaczyć takiego kogoś, kogo uważam za, nie wiem, fajny zespół, którego fanem jestem, na żywo po prostu. Co nie zmienia faktu, że to widać. Widać po prostu w mimice, na twarzy, widać na pocie Freddiego, kiedy śpiewa kolejne utwory, jak wygląda na coraz bardziej takiego, wiadomo, i emocjonalnie, i fizycznie zaangażowanego w to, co robi. Pomijam na kwestię tego, czy coś pili wcześniej, czy nie, czy brali coś, no bo to takie są pewnie realia niektórych występów. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest taki niesamowity moment, kiedy, nie wiem, mam wrażenie, że powstaje układ idealny, który bardzo ciężko znaleźć w dzisiejszych czasach i w ogóle w otaczającej rzeczywistości. To znaczy, to jest układ, który polega na tym, że wykonawca, wokalista zespół daje tyle samo odbiorcom, widowni, co oni dają im z powrotem. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale chodzi mi o to, że oni dają te wspaniałe utwory, ten klimat, to możliwość zobaczenia tego na żywo, ich, nie wiem, wszystkiego, co się łączy z występem na żywo, prawda? Łącznie z niedoskonałościami, jakimiś małymi błędami, albo wręcz perfekcją, prawda? I zupełnie innym wykonaniem utworu niż studyjnym. A po drugiej stronie mamy niesamowitą energię, która płynie w ich stronę, ludzi, którzy reagują, którzy zmienia się to wszystko w jeden wielki organizm związany, odpowiadający po prostu na te dźwięki i głosy, które produkują się na scenie. Nie wiem dlaczego, ale przyszło mi właśnie do głowy wczoraj, że jest to układ najbardziej zbalansowany, najbardziej taki partnerski. Nie wiem zupełnie dlaczego, ale chyba tak jest. I na sam koniec dnia chciałem powiedzieć, że bardzo żałuję, że nie potrafię śpiewać. Jak tak patrzę, to chciałbym być na scenie i móc spróbować coś takiego zrobić. Nie wiem, takie głupie może przemyślenie, czy też marzenie, ale coś fajnego. Tyle ode mnie w tą środę, słuchajcie. Zostańcie bezpieczni i zdrowi. Możliwe, że zmierzamy powoli ku lepszym momentom. Do zobaczyska, hej. Aha, jutro startuję z nowym projektem, tak w ogóle. Co czwartek teraz będzie. Ale jutro pełne info. Hej.